Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Znani, ale nieznani. znani. Darek Bednarski, wielokrotny mistrz świata. Ostatni medal, który zdobył, to jest Madryt i to wicemistrzostwo Europy: skok z wyż, lekko lekkoatletyka. Darek, tak naprawdę w podsumowaniu, ile z tych cennych trofeów, jakie zdobyłeś, z których jesteś teraz ty dumny? Tak po prostu mówimy o tych najważniejszych, tylko. Tak, no powiem, ten ostatni jest naprawdę dla mnie bardzo też cenny, z racji tej, że e, moje życie od czterech miesięcy zmieniło się bardzo drastycznie. Z racji tej, że mówię mam, mam mamę, która żyje na dzień dzisiejszy, ma 95 lat, i cztery miesiące temu się przewróciła, potłukła się, i moje życie się zmieniło na tyle, że 24 godziny na dobę. Opiekuję się mamą i moje przygotowania do różnych zawodów, no niestety yy, troszeczkę zostały zachwiane z tytułu no, obowiązków, które się ma mając mamę i której trzeba pomóc. A ty wiesz, że trzeba bardzo systematycznie, dużo tak jest. pracować. Talent to jedno, ale przede wszystkim praca. Każdy dzień bez treningu to jest dzień stracony. Pracony. Tak jest. Ale my rozmawiajmy teraz o innych rzeczach, a nie o sporcie, bo do sportu jeszcze i tego medalu, który Państwo widzą, niebawem wrócimy. Skąd pochodzisz, obywatelu świata, pięciu kontynentów kuli ziemskiej, czyli znani, ale nieznani? Zaczynamy od tego, jeżeli ktoś wie o tobie. Więcej albo mniej, to teraz dowie się dowie się czegoś czego na pewno nie wiedział tak jest powiem tak jestem rodowitym płotczaninem, urodziłem się w Płocku 23 kwietnia 1954 roku a więc łatwo można policzyć 64 metrykę 64 lat tak jest a te medale żeby było jasne to zdobywasz w kategorii yy, M50 M55 no M60 yy, już od ładnych paru lat wróciłeś tak do sportu yy, jak Zaczęła się Twoja przygoda z lekkoatletyką. Czy to było już od najmłodszych lat? Tak powiem. Ja Uczęszczałem do szkoły podstawowej numer 10, w którym nauczycielem był Janusz Białaszek, świętej pamięci. Bardzo go miło wspominam. On zaszczepił nam w szkole pasję do sportu. Ja powiem, byłem dosyć wszechstronnym, że tak powiem, uczniem sportowo głównie sportowo. Chociaż nie powiem, wyedukowałem się, zostałem magistrem wychowania fizycznego, trenerem pierwszej klasy. Poznaniu, a w Poznaniu Tak jest, w Poznaniu AWS. Wracamy już od sportu, trochę odbiegamy już, bo tak. byśmy mogli teraz wspominać tak. na jakich to materacach. Tak, skakałeś, czy to były worki. To były, najpierw był piasek, piasek. najpierw był piasek. I odbiegamy od tego tematu, ale to też jest ciekawe, do tego kiedyś wrócimy. Jakie to były wtedy relacje, tu w Płocku, w dzielnicy, na ulicę, jakie to były, Przecież nie było telefonów komórkowych? Oczywiście, więc mówię, jedyną możliwością to były zabawy na tak zwanych trzepakach, gra w mosy, lub w zośkie, no i... Dobra, musimy wytłumaczyć, mosy. To były... Guziki od wojskowych mundurów. I się je rzucało? Tak, jest, rzucało się o ścianę, który bliżej stanie, Zośka. I rzuci, tak jest. Zośka. Zośka. No to było również samo samoróbki myśmy robili. Znaleźliśmy y, magnes y, lub y, jakiś tam metal. Y, Montowaliśmy to. Owijało się, z, to. Owijało się w bawa tak. pełne i grało Ob, obcinało się nożyczkami, tak żeby to można było i, ile... Wróciłbyś do tych czasów swojej, Twojego dzieciństwa i młodości. Czy wolisz dzisiaj? Telefon komórkowy masz świetnie opanowane wszystkie e, łącza e, internetowe ze światem. No zresztą musisz, bo tak. po tych jeździsz kontynentach. Zatem tamte relacje e, były fajne, jeżeli chodzi o koleżeństwo, przyjaźnie. Tak były, Te zabawy, gry, to były których dzisiaj już nie znamy. Ja mówię, to były naturalne możliwości pozyskiwania, y, czucia się takim wolnym. Myśmy byli młode chłopaki, więc mówię, ja bym chciał wrócić do tamtych czasów, ale mając swoją wiedzę na dzień dzisiejszy. Więc mówię, no, ciężkie czasy były. Nie było możliwości, tak jak w tej chwili, za stryknięciem y, palca, można być na drugim kontynencie polecieć czy nawet kiedyś nawet od... było ciężko tak, takie, takie do treningu dresy to były marzenia przecież dzieciaków. Tak. Ja byłem zawodnikiem Wisły Płock klubu i sekcji która już dawno nie istnieje. To my jako zawodnicy którzy żeśmy tam zdobywali jak powiem, odpowiednie klasy sportowe dostaliśmy dostawaliśmy z klubu mówię tenisówki dresy to były rewelacyjne rzeczy. Można było pojechać na obóz, co rodziny nie było stać. To były dla nas, mówię, takie. Jesteś człowiekiem dżentelmenem, który ma już swoje lata. Nie lubisz słowa weteran, e, e, że startujesz zawodowy, ale e, lubisz w mastersach. Tak jest. Bardzo o, mi to się od, od boja, ale unikasz weteran. Dlaczego? Ponieważ y, weterani są kojarzeni jako weterani wojenni, ludzie, którzy są po przejściach, y, po różnej traumie. Mieli szacunek tak dla jest. tego słowa tak jest. i no dlatego tego weteranem określenia. jest, powiedzmy, nie ma ręki, nie ma nogi, straci ją na wojnie. I To są ludzie kojarzeni i nas też przypisywane jako weterani tacy, którzy, a my jesteśmy jeszcze, mówię, w miarę sprawni i czasy, Czy te tak czasy jest. z Twoimi marzeniami, jakie miałeś marzenia jako mały chłopiec? No wiadomo, sprzęt sportowy, jeżeli miałeś jeszcze jakieś marzenia? Tak, chciałem zwiedzać świat. I to mi się ziściło. Tak to było niemożliwe kiedyś. Tak jest, no niestety no, rodzice... Ale nie było stać człowieka kiedyś. Nawet. Tak jest, rodzice po prostu no, nie zarabiali takich pieniędzy, a poza tym nie było możliwości. Ja na paszport swój też czekałem długo, żeby mógł, pojechać do NRD czy do Czechosłowacji, czy nawet do Rumunii, będąc takim obiecującym zawodnikiem, to trzeba było paszport. Według dzisiejszych tak. relacji, kiedyś byliśmy takim zamkniętym trochę, te granice były zamknięte tak. dla większości ludzi. Brakuje Ci tam tych czasami lat z dzieciństwa tego trzepaka? Czy uważasz, że te lata były na tyle fajne, że można o nich wspominać? Powiem tak, że często, plusy? Tak, często, ponieważ mam sporo zdjęć, albumy, więc czasami w wolnych chwilach... Przy jakichś tam biesiadnych rodzinach, rodzinnych spotkaniach sięgamy do, do zdjęć i mówimy, o popatrz, tu jest kolega Witek, kolega, koleżanka, tu jest Czyli szepak, tu jest boisko. Nie ma laptopów, tak nie ma telefonów, tak a, jest. a mimo wszystko fajnie tak to się tak wspominały. Zdjęcia przygodę. są fantastyczne. Wszystko się działo kiedyś przy tak. szepaku, takie fajne, jak nie ma tej rzeczy, ale ty jesteś człowiek przesądny, o czym nie wszyscy wiedzą. Tak I to nawet bardzo, i to nie wiem, czy to czy to można, no ale dobra, powiedzmy o tym, o tym czarnym kocie. Tak, no ten czarny Jedziesz kot. Jedziesz na zawody, na przykład do Madrytu, jak wyjechałeś, założę się, że jak wychodziłeś, to rozglądałeś się, czy po drodze na, na lotnisko, czy, czy gdzieś nie przejdzie ci czarny kot. Tak, powiem, że jestem za każdym razem bardzo uczulony na spotkanie z, że tak powiem, z kotem szczególnie. Uwielbiam zwierzaki, bardzo kocham zwierzęta, szanuję je, nigdy bym się nie posunął do Czegoś takiego jak przywiązania psa do la, w lesie, do drzewa i to jest po prostu nieludzkie, to jest nieludzkie, czy kota gdzieś, nie? Mimo iż kot, mówię, jest takim uosobieniem, on jest bardzo mądry, chodzi swoimi ścieżkami, jak jest mówi przysłowie. Ja nawet śpiewam piosenkę, jeśli kot przebiegnie drogę, nie myśl, że to pech, Koń ci szczęście przymyśl może, jeśli tylko chcesz. Ja sobie zawsze my chcę, 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 trzy razy splunę i jestem, że tak powiem, oczyszczony z jego magii. No dobra, ale w tym jednym przypadku się trochę nie udało. Tak jest. miał bagaż gdzieś, tam wszystko tak, się wszystko rozsypało się... i to były zawody w Stanach? Tak, w sakramento mistrzostwa świata, w sakramento i niestety no. Bez żadnego bagażu, tak jest, bez butów, bez, bez innych bagaż. Przypomniałeś sobie, że rano ci przebiegł. Tak. E, e, co jest fajnego w ludziach? Tych, których spotykasz. Masz przecież różne przyjaźnie kolegów z pięciu kontynentów tak. kuli ziemskiej zawodem międzynarodowym, czy to świata. Ponieważ mówię, ja znam niemiecki, słabo angielski, powiedziałbym wręcz nawet wcale, ale dzięki możliwościom właśnie techniki, translatorowi jest to fantastyczna rzecz, bo w telefonie można, jest taka opcja, taka aplikacja translator i jest konwersacja więc ludzie no, dzielą się swoimi problemami, trudnościami. No, ludzie I... w różnym, że tak powiem, wieku, w różnych zakątkach świata, różnym różnie się powodzi. To jest fantastyczna wymiana doświadczeń. Tak, łatwiej, ale tak. Co, co cię denerwuje u innych ludzi? Bo po latach startów masz wątpliwości co do przyjaźni, Tak, no, godności Tak, no, mówię. Czasami, czasami jest tak, że e, z kimś się tam człowiek e, zna długo, czy startuje, i się okazuje, że w sporcie tym masterskim ludzie, że tak powiem, biorą koks. Ale nie, za, za, za ostro trochę być może mówisz, czy nie? Czy o, no nie, bierzesz po prostu biorą tak, za, tak, biorą tak, biorą koks. Bior, ale bierzesz odpowiedzialność za swoje słowo, e, bo musimy kończyć e, Dokonują, dokonują, y, zużywają, używają substancji wspomagających, że tak powiem, wynik sportowy. To Ci się to, nie podoba. To mi się bardzo nie podoba. I Ty podoba. tego nie robisz, i inni Niby też nie tego robię, nie robią, ale nie tu jest jedno podejrzenie i od tak. wielu lat znajomy. Dobrze, czyli co? Żeby człowieka poznać, trzeba zjeść beczkę soli? Tak, takie je jest nie... powiedzenie. Chociaż mówię, przyjaźń to jest ostatnio słowo bardzo niejako modne, ale to nie do końca... Ale generalnie jesteś człowiek bardzo lubiany chyba, masz fajne kontakt. No staram się, jestem, ja przede wszystkim jestem uczciwy w tym, co robię i jestem prawdomówny. Nie lubię, że tak powiem, zakłamania. Jestem szczery... W tym, co robię, i w tym, co mówię. Darek, znanie, nieznanie, ale zostawmy pytanie, znaczy chciałem zostawić pytanie, ale muszę ci zadać mm -hmm. e, w programie sportowym. Kiedy kończysz karierę? 64 lata. Moje motto życiowe brzmi: startować i rywalizować do ostatnich dni mojego życia. No to niech ci się spełnia to motto żydziołe. Najstarszy biorący udział w zawodach w Mistrzostwach Ostatnia Świata. Ostatnia. Lekko atleta? 107-latek jest, to z Polak, Stanisław. I on biegnie, biegnie? Tak, udział. on biegnie, biegnie. W tym roku będzie, będą Mistrzostwa Polski w Toruniu, Mastersów, z końcem czerwca. I tego 107-latka zobaczymy. 107-latek... Yy, będzie startował. Dziękuję ci bardzo za przybycie do Studia Znania i Nieznani. Darek Bednarski, wielokrotny mistrz świata, medalista, ostatnio oczywiście srebrny jest mistrz z mistrzostw Europy z zwykle, jako atletyka. A ja zapraszam na kolejnego gościa w programie Znania i Nieznani. Dziękuję ci Darek, za przybycie. Do studia. bardzo.